Krzysztof Archimowicz, Stowarzyszenie Prokuratorów Prawo Ponad Wszystkim. Jesteśmy w przerwie obrad Zgromadzenia Stowarzyszenia Sędziów Justycji. Prokuratorzy i sędziowie współpracują na rzecz zachowania praworządności w interesie każdego. Każdego prawnika, każdego obywatela jest to, by sądy były niezawisłe, niezależne, a sędziowie niezawiśli. Tylko wtedy mamy gwarancję, że ich wyroki nie będą obarczone motywami niezwiązanymi z faktami lub z prawem. Dlatego też musimy do tego dążyć wspólnie, bo ludzie, którzy występują przed sądami, muszą mieć pewność, że stają przed sądem obiektywnym, że mogą się spierać o swoje racje i mogą w tym sporze zwyciężyć. Ostatnio działo się wiele złego w zakresie ustawodawstwa. Ustawy łamią postanowienia Konstytucji, w tym również w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Mimo wezwań środowiska sędziowskiego 18 osób zdecydowało się kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli ta Krajowa Rada zacznie działać, może dojść do sytuacji, że sędziowie, którzy będą dysygnowani na stanowiska sędziowskie lub wyższe stanowiska sędziowskie, orzekając, nie będą mieli prawidłowego wotum. W takiej sytuacji kosztem obywateli, których sądy będą sprawy rozpoznawały, może dojść do takich orzeczeń sądów wyższej instancji, które z przyczyn formalnych zakwestionują nawet najsłuszniejsze rozstrzygnięcia. Sprzeciw środowiska prawniczego wobec fatalnych zmian w prawodawstwie może wywołać reperkusje w zakresie postępowań dyscyplinarnych. Została utworzona w Sądzie Najwyższym na mocy ustawy, która niedługo wejdzie w życie, Izba Dyscyplinarna. Zwracam uwagę, że sędziowie tej izby będą zarabiali o 40% więcej, to jest gdzieś ponad 10 tysięcy złotych, niż inni sędziowie Sądu Najwyższego. Taka sytuacja uprawnia do stwierdzenia, że nie będzie to Izba Dyscyplinarna, jedna z izb Sądu Najwyższego, tylko pewien zespół ludzi do specjalnych zadań. Obawiam się, że akces do Izby Dyscyplinarnej niestety złożą niektórzy nasi koledzy, którzy pełnią obowiązki prokuratorów. Taka sytuacja grozi tym, że niepokorni prawnicy wykonujący zawody adwokata, radcy prawnego, sędziego i prokuratora będą wydalani ze służby. Ta ustawa o Sądzie Najwyższym zawiera jeszcze jedno bardzo przykre i groźne rozwiązanie. Otóż przewiduje, że w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach sędziów i prokuratorów sąd dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny będzie mógł sięgać po dowody zebrane w ramach czynności operacyjnych prowadzonych w innych sprawach. W żadnej innej sprawie obywatela czy innego prawnika nie będzie to możliwe. Władza ukierunkowuje swoje działania przeciwko prawnikom, którzy służą państwu.